Siemaneczko wszystkim, z tej strony PioX, a dzisiaj pogadamy o 3 SCP-3 najstraszniejsze. A teraz tak już na poważnie, a we wszystkim z tej strony Pio. Mondar X, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, jest osobą, która nagrywa filmy na YouTubie i był już upominany parę razy przez innych twórców, że robi swoje filmy nierzetelnie, albo kradnie od nich materiały. Nie mam nic do Mondara, kompletnie. Chcę rozpatrzeć jego sprawę porządnie i dać mu parę rad, a ktokolwiek obraża go bezpodstawnie i zarzuca go hejtem, może iść się udławić na SCP-297, tyle powiem. Ogólnie, oryginalnie na początku miałem wywalony na ten temat, ale ostatnio miarka się trochę przebrała, bo teraz to już nie o mnie chodzi. Dziś porozmawiamy o tych przypadkach, w których Mondar nie spełnia odpowiednio swoich obowiązków jako rzetelnego twórcy. Nakreślę wam historię i ewentualne oskarżenia co do niego i co powinien zrobić, żeby poprawić swoją sytuację. Z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. Zacznijmy od dwóch filmów, które zostały nagrane na temat materiałów Mondara, kolejno autorstwa Damian Clue i Shop Demaskuje, a z nich wyciągnąłem trzy punkty, które rozwinę w trakcie całego filmu. Duży twórca szkodzi mniejszym twórcom w momencie, w którym jego materiały są wypełnione błędami, rozpowszechniają fałszywe informacje i przykrywają rzetelne źródła wiedzy. Wtedy nie tylko szkodzisz im, ale też potencjalnym widzom, których odtrącisz od materiałów, o których mówisz. Tak więc zacznijmy. Tych dwóch filmów nie będę omawiał szczegółowo, macie do nich linki w opisie, ale jednak chcę się o nich wypowiedzieć na start, żebyście widzieli kontekst całej sytuacji. Parę dni temu jeden z moich widzów poinformował mnie, że niejaki Mondar nagrał film o magicznym świecie Ani i wziął rozwiązanie zagadek z moich materiałów, nie wspominając o tym. Wiem, że jest to dosyć śmiałe stwierdzenie, ale biorąc pod uwagę, ile głupot Mondar naopowiadał w swoim filmie, nie zdziwiłbym się, gdyby po prostu zerowym wysiłkiem wziął wszystkie odpowiedzi z moich materiałów i zamieścił je u siebie. Magiczny świat Ani. Mondar X nagrał o Ani film, ale mu nie wyszło. Autorstwa Damian Clue albo Ciemnej Strony Internetu, film trwa 4 minuty i pierwsze 8 sekund mówi nam już dużo. Damian wypunktowuje, że Mondar wiele razy popełnia błędy logiczne w swoich zdaniach i całkowicie, zapewne przypadkiem, fałszuje dane, o których informuje widzów. Dwa razy przedstawia nazwisko ważnej dla filmu osoby, za każdym razem błędnie i ponownie przedstawia kompletnie nieprawdziwe fakty o omawianym temacie i teorie nie są poparte niczym. Film nie jest zły, ale nie można go traktować jako rzetelne źródło informacji. Tak wypowiada się o nim Damian. Sam skomentowany materiał został usunięty przez Mondara, ale poprawy nie widać. Jest taki człowiek, który zrobił, no jakieś 2 tygodnie po moim filmie, który nazywa się identycznie Czym jest Kraina Grzybów, gdzie ja tłumaczę, czym jest Kraina Grzybów, staram się wytłumaczyć historię jej demaskowania w jakiś kreatywny sposób. Zrobił taki film, który nazywa się Identycznie i teraz chciałbym wam go zaprezentować i skomentować. Naprawdę będzie o czym mówić. Film autorstwa Shop Demaskuje, który swego czasu był bardzo zaangażowany w analizowanie ARG o nazwie Kraina Grzybów, jest zdecydowanie bardziej rozbudowany i wypunktowuje więcej błędów i kluczowych niedopatrzeń w filmach Mondara, który twierdzi, że jako pierwszy wyjaśni, czym jest Kraina Grzybów, co jest kłamstwem, po czym tak naprawdę nie wyjaśnia praktycznie nic, a przy tym przekręca naprawdę dużo faktów. Shop je wskazuje i wspomina, że film jest po prostu zrobiony na odwal. Pod materiałem Mondar zostawił komentarz, w którym przyznaje się do błędu i próbuje się wybielić. Błędy tłumaczy tym, że ma 15 lat i ma tego świadomość. Mówi, że jest świadomy błędów i stara się na nich uczyć. I twierdzi, że jego filmy nie są robione dla pieniędzy. Tymi trzema punktami zajmiemy się, omawiając jego działalność. Zacznijmy od ostatniego, bo jest najmniej istotne. Filmy nie są robione dla pieniędzy, jak rozumiem. Śmiem wątpić. Masz założonego Patronite, uruchomioną funkcję wspierania na YouTube, po 4 reklamy w każdym filmie dłuższym niż 10 minut i jeszcze reklamujesz koszulki ze strony Beautiful Halo. Znam tę witrynę, ponieważ też się do mnie odezwała swego czasu, przeczytałem całą umowę i stwierdziłem, że a. nie opłaca mi się ten deal, ponieważ b. nie chcę spamić tym w każdym filmie, bo to by było strasznie chamskie wobec moich widzów, bo nie chcę zaśmiecać im filmu zanadto, ani go sztucznie przedłużać. Nie mówię, że to źle, broń Boże, i że nie możesz tego robić, po prostu to nie są rzeczy, których nie robi się, jeśli nie robi się filmów dla hajsu. Dalszy przykład, a w zasadzie poparty argumentem domysłu, to twoje filmy o Siren Headzie. Pierwszy trwa 4 minuty i ma najwięcej wyświetleń, a więc gdy pierwszy się sprzedał, zrobiłeś kolejne 2, równo po 10 minut, ponieważ można w nie wcisnąć więcej reklam, jeśli mają co najmniej właśnie 10 minut, a druga i trzecia część nie różnią się praktycznie niczym. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Teraz zaś zajmiemy się drugim punktem, czyli rozwojem kanału.
Napomknę szybko o dwóch twoich filmach. Jeden jest sprzed roku, a drugi sprzed ponad 2 lat. Zacznijmy od tego starszego. Siemanko, z tej strony Mondar, to jest kolejny film na moim kanale. Dawno tej serii nie było. To jest to seria 3 najstraszniejszych nagrań z YouTube'a. Nagranie przedstawia dziewczynę, która sobie siedzi najprawdopodobniej w piekle i mówi coś pustym, niezrozumiałym głosem, następnie umiera i wpada głową do miski. A wy jak myślicie, czy życie po śmierci istnieje? Tam ewidentnie nie wiesz, co mówisz, bo jesteś bardzo młody, to oczywiste. Widać, że zmienił ci się głos, logo, grafika i liczby. Problem w tym, że śmiem twierdzić, że to jedyne, co się zmieniło. Bo zaglądając do drugiego materiału o, cytuję, SCP uchwyconych na prawdziwych zdjęciach, twoim hasłem kluczowym jest: wygląda strasznie, nie wiem, czym to jest, ani co robi, idziemy do następnego. Nie wiem, co robi ten SCP, nie wiem do końca, co robi ten SCP. Mówisz to przynajmniej 2 razy. I to jest twój problem nawet dzisiaj, problem, którego nie próbujesz zwalczać, a zakopujesz go. Często nie wiesz, co mówisz i udajesz, że wiesz, a to przeradza się w to, że kłamiesz widzom. Prawdopodobnie jest to SCP-096, jednak prawdy nigdy prawdopodobnie się już nie dowiemy. Widać postęp i widać, że materiały są lepsze. Idź w to i rób je, ale rób je rzetelnie. Poświęć 2-3 dni na zrobienie jednego filmu, zwolnij. Upewnij się, że masz całe info i to nie jest tylko opis tego, co widzisz, ale pokopiesz coś więcej. Bo każdy może powiedzieć, no wygląda tajemniczo i ma białą twarz, ale to nic nie daje widzowi. Ale żeby nie być aż tak płytkim, opowiedzmy sobie trochę na jego temat. Otóż operator to wysoka postać bez twarzy. Jego skóra jest biała, a sam ubrany jest w garnitur. Operator stale obserwuje Alexa. I za każdym razem, kiedy ten jest w pobliżu, a jakiekolwiek urządzenie elektroniczne typu kamera jest włączone, to od razu pojawiają się w nim ogromne zakłócenia, które to przykładowo w kamerze zakłócają obraz, czy też urywają dźwięk. Tak było parę lat temu, tak jest i dziś. Ale nadal mówisz, że masz tylko 15 lat i dlatego popełniasz błędy. Otóż nie ma usprawiedliwienia dla błędów, które dezinformują ludzi. Jesteśmy w podobnym wieku, uwierz lub nie. Wiem, że gdy miałem równo tyle co ty, to też robiłem podobnej jakości filmy. Dykcja była inna jednak, etc. Ale gdy popełniałem w nich błędy, to robiłem co mogłem, żeby je poprawić. Siedziałem pewnego razu, mając te 14 lat, przez 2 godziny nagrywając materiał audio mający około 0,5 godziny. W to trzeba włożyć dużo pracy, żeby nie wyglądało właśnie na odwal. I o to apeluję do ciebie. Jeśli nie robisz tego dla pieniędzy, to rób to dla siebie i dla widzów. Nie rób tego na odwal, żebyś potem mógł sobie spojrzeć w twarz. Ja, mając 15 lat, mógłbym się wypierać, że mam tylko 15 lat, nie mogę mieć jakiegoś supermontażu. I nie miałem. Montaż był okropny. Ale z kolei u mnie to było podyktowane tym, że korzystałem cały czas tylko i wyłącznie z darmowych programów, które praktycznie nie miały żadnych zaawansowanych funkcji montażowych, a mój laptop nie pozwalał mi na stworzenie czegokolwiek więcej. Mimo to próbowałem i mój format ewoluował od pustego tła z obrazkami, przez pierwsze próby oddzielenia sekcji, dalej przez estetykę VHS, aż po odtworzenie estetyki filmów Wolguna na moich nowych filmach. Z powodu wyniku ostatniej wyprawy, szczegóły w dokumencie 0874, żaden pracownik nie posiada dostępu do SCP-087. Opis. SCP-087 to nieoświetlona klatka schodowa. Gra prowadzi gracza przez losową liczbę pomieszczeń, od 7 do 43. Dalsze analizy SCP-049 i od wykazały, że pod szatą obiekt składa się głównie z mchu, grudek tkanki i innych mniejszych masek lekarzy dżumy. Dalsze analizy instancji wykazały, że pod maską i szatami SCP-049 od w większości składa się z mchu, grudek materiału i mniejszych masek doktora Plagi. Więc spędź na tym więcej czasu, bo na szybko nic nie zdziałasz. Teraz przejdziemy do konkretów. W filmach o Siren Headzie wyłapałem parę kluczowych błędów, które wprost kłamią widzowie w żywe oczy. Mówisz, że pierwszy post Hendersona o Siren Headzie powstał 9 sierpnia. Powstał 19 sierpnia. To znowu podobna rzecz do pomyłek, które zrobiłeś w filmie o magicznym świecie Ani i Krainie Grzybów. Ale tego nie sprawdzasz i ich nie poprawiasz, mimo że musiałeś to widzieć na własne oczy przynajmniej 3 razy. Raz podczas researchu, drugi raz podczas czytania i trzeci raz podczas montażu, kiedy wstawiłeś tam tekst. Podajesz ciekawe konkluzje, naprawdę, i teorie co do Siren Headzie, że szuka terenów zalesionych i tak dalej. To jest fajne, brnij w te teorie, ale też nie bierz ich za pewnik. Druga część filmu to po prostu przedłużenie na maksa postów Trevora Hendersona, które podajesz za historię świadków, co jest kompletną bzdurą. I robisz to tak często w filmach, że
Pokazujesz, jakby to coś, co przedstawiasz, było naprawdę. Co nie jest dobrym pomysłem. Bo jeśli chcesz być szanowany jako kanał przedstawiający rzetelne informacje na dane tematy, to pokazuj je dogłębnie. Chyba, że chcesz zrobić kanał ARG bazujący na twórczości Hendersona, to śmiało, ale raczej chyba nie idziesz w tym kierunku. No ale chociaż doszlifuj to, co mówisz. Pokaż scenariusz na przykład nauczycielowi od polskiego, pokaż to komukolwiek, pogadaj z kimś, zanim coś opublikujesz. Te rzeczy powinny zajmować więcej czasu, niż tobie zajmują, bo później naprawdę słabo się to ogląda. Pokazujesz ładne teorie z tym, co ile lat Sirenhead zapada w hibernację, tak jak to nazywasz, i naprawdę mi się to podobało. Ale tak jak mówiłem, zepsułeś to, bo zacząłeś to brać za pewnik. Nie bierz tego za pewnik, bo to tylko twoja teoria. Idź w to, ale znaj odpowiedni dystans. W trzeciej części filmu o Sirenheadzie już za przeproszeniem gadasz od rzeczy. Pokazujesz dokładnie to samo zdjęcie, które pokazałeś we wcześniejszym filmie, zajmujesz się artami i analizujesz je jako dowód najwyższej wagi. Znów opisujesz tylko to, co widzisz i nie szukasz głębszej historii, głębszych źródeł i nie pokazujesz kontekstu tego, o czym mówisz. Co z punktu widzenia osoby, która chce się dowiedzieć więcej o postaci Sirenheada, może być po prostu żałosne. Przejdźmy teraz dalej, ciągle w tym temacie, do czegoś, co jest bardziej moją niszą. Shop i Damianklu wypowiedzieli się o ARG, które były ich specjalizacjami, ja wypowiem się na temat moich specjalizacji i pokażę ludziom, że wprowadzasz ich w błąd i póki co twoje materiały nie są warte ich uwagi, jeśli chcą dowiedzieć się czegoś konkretnego i rzetelnego związanego z danym tematem albo jakimkolwiek tematem, jeśli mówimy o całości twojego kanału. Filmy o SCP. Niestety, chyba przez przypadek ustawiłeś jej na prywatne w momencie, gdy zobaczyłeś mój post, ale nie martw się, pobrałem je na czas, więc możemy nadal o nich porozmawiać. Tutaj nie o to chodzi, żebyś usuwał to, co ci nie pasuje, albo to, co było błędem w przeszłości. Ja tak kiedyś zrobiłem i pożałowałem, więc wstawiłem je na nowo. Nie żałuję mojej przeszłości, dopóki widać wyraźny progres i wyraźny pomysł na realizację tych materiałów. Nie biorę nigdy czegoś, co wiem, że jest zbyt ciężkie na moje siły. Dlatego trzymałem się czytania i dopracowywałem grafikę i kunszt tego formatu tak długo. U ciebie widać sumiany zapał, który skutkuje brakiem ewolucji kontentu, tak jak wcześniej wspomniałem. Film o SCP-049. Jedynie z tą różnicą, że postać już zapewne bardzo dawno wyrosła z tego ubrania, przez co te jest już na nią trochę za małe. To nie SCP-049 wyrósł z ubrań, tylko ubrania wyrosły z niego, są jego ciałem. Maska prawdopodobnie jest wykonana z ludzkich kości. Maska nie jest z ludzkich kości, jest z chityny. Doktor Plagi w odróżnieniu od innych tego typu SCP jest istotą myślącą. Wiele SCP-humanoidów jest istotami myślącymi. Potrafi mówić w trzech językach oraz w języku, którego niestety nie znamy. Tutaj mógłbyś wspomnieć, że najpewniej ma to połączenie z SCP-2264, Alagaddą i innymi wymiarami, ale nie zrobiłeś researchu, ledwo przeczytałeś sam raport. Mówisz, że nie jesteś kanałem o SCP, to przynajmniej opisz go poprawnie. Pokaż autora tego SCP i link do jego pracy, bo licencja Creative Commons tego wymaga. Choć to, że nie jesteś kanałem SCP jest równie złą wymówką, co to, że masz 15 lat. Jesteś kanałem o creepy rzeczach w internecie. Te SCP, które bierzesz pod lupę, się do tego zaliczają, więc studiuj ten temat dogłębnie, bo nie pokazujesz nic nowego. Doktor Plagi zazwyczaj zachowuje się tak, że prześladuje on swoją ofiarę. Kiedy już się do niej zbliży, dotyka ją. Nie, tutaj mieszasz oryginalne opowiadanie z zachowaniem NPC w grze. Podobno ofiary SCP-049 jeszcze przed śmiercią czuły niesamowity niepokój. Cały czas czuły, że ktoś ich obserwuje. To są fakty wyssane z palca. Nigdzie to nie jest napisane. W małym miasteczku Mount Bane. Niestety nie jestem pewien, jak to się czyta. Wystarczy wygooglować wymowę. Wiecie, zatrzymać SCP to takie średnie słowo, więc... Nie, to jest bardzo dobre słowo. Otóż SCP-049 doktorowi Raymondowi powiedział, że został on przebudzony w XV wieku naszej ery, w średniowiecznej Francji. Powiedział wtedy, że jest on czymś w rodzaju demona. Kolejny fakt wyssany z palca. Nie znamy jego przeszłości. Ale są teorie na ten temat. Kłania się research. Film o SCP-096. Jest przetrzymywany w małym pomieszczeniu. Nic nam to nie mówi. Ani z czego ono jest zrobione, ani jak się z nim obchodzi, a to jest bardzo ważne. Spostrzegliśmy cel jakieś dwa kilki na północ od naszej ścieżki patrolowej. Nie dwa kilki, tylko dwa kliki. Widać u ciebie ciągłe przejęzyczenia w tym filmie i innych materiałach. Takich rzeczy się nie zostawia. Posiedź dodatkową godzinę nad montażem audio, to cię nie zbawi. Często zostawiasz kluczowe słowa pomylone i zastąpione napisem przez cały film. To nadal dezinformacja i lenistwo, co odrzuca mocno od materiałów.
Dalej po prostu przeczytałeś cały dialog, który jest w raporcie, w którym nie wiadomo kto jest kim, ani jaki jest kontekst rozmowy. Rada ode mnie. Jeśli trzymasz to w formie parafrazy raportu, to parafrazuj go, a nie czytaj od połowy. Ewentualnie zostaw jakiś cytat, który powie nam więcej. Nie przedłużaj sztucznie filmu, bo tutaj to zrobiłeś. Film SCP-682. W tej właśnie serii będę chciał się skupić nieco bardziej na tych mniej znanych SCP, ponieważ jest ich bardzo dużo i są one bardzo ciekawe. Mówisz, że chcesz się skupić na mniej znanych SCP, a to jest, za przeproszeniem, gówno prawda. Oklepujesz powierzchownie te najbardziej znane i nie kopiesz więcej żadnych informacji na ich temat z opowiadań czy teorii. To jest w porządku, ale zważaj na słowa, miej jakiś plan. Ja zawsze osobiście zapisuję rzeczy, które obiecuję i je realizuję z czasem. Tak jak ostatni film o SCP-217, który jest naruszeniem formy i pokazaniem, że chcę ewoluować jednak content. U ciebie tego nie widzę i rzucasz tu słowa na wiatr. Teraz powiedz, dlaczego zabiłeś tych farmerów? Brak komunikacji werbalnej. Jeżeli nie będziesz mówił, zostaniesz usunięty. Z powrotem do... niezrozumiałe. Słucham? W tym filmie ponownie znowu czytasz dialog. Nie wiemy kto mówi w ogóle, o co chodzi. Pokaż to graficznie, poświęć czas na umieszczenie napisów. Zrób animację do tego. Film o SCP-106. Opowiadałem wam na temat SCP-049, SCP-096 oraz SCP-106. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Nie jest on zbyt wysokiego wzrostu. Nigdzie w raporcie to nie jest powiedziane. Ten SCP nie jest takim zwykłym SCP. Jest to obiekt, który pochodzi z innego wymiaru. Nie pochodzi z innego wymiaru. Wymiar łuzowy to forma wymiaru, a nie nazwa własna. Sam wymiar łuzowy jest wymiarem, którego pochodzenia nie znamy. Nie wiemy, czym ten wymiar tak naprawdę jest. Wiemy. Pocket Dimension, Pocket Universe. To są dość znane nam terminy w Uniwersum Fundacji. Tak jak niewymiar w SCP-3001, tak wymiar łuzowy to rodzaj wymiaru. Dostać się do niego można kilkoma sposobami. Nie wspominasz jakimi sposobami, bo jest tylko jeden i jest wykorzystywany przez SCP-106 samego w sobie. Wiemy natomiast o tym, że jest on przechowywany w małym pomieszczeniu. Nie, w wielu skomplikowanych pojemnikach. Tu czynności przechowawcze są bardzo ważne i ignorujesz je prawie całkowicie. Aby ściągnąć SCP-106 do miejsca, w którym jest przechowywany jeszcze raz, należy do pomieszczenia włożyć osobę. Poszerz słownictwo. To nie brzmi ani trochę profesjonalnie. A jeśli chcesz coś osiągnąć i być jednak szanowany w tej kwestii, to powinieneś zwrócić uwagę na to, co piszesz i co mówisz, żeby to brzmiało jakkolwiek ładnie w uszach odbiorców. Ponieważ zazwyczaj jest on w stanie hibernacji. To nie jest stan hibernacji, to stan spoczynku, oczekiwania, to jest duża różnica. I oczywiście można o tym SCP powiedzieć o wiele więcej, bo to jednak o wiele głębsza postać, ale nie robisz tego. Film o SCP-001. Zrobiłeś dwa błędy, które u mnie nie przejdą. Postanowiłem, że na dobre zakończenie tego maratonu przyda się coś, co zapoczątkowało całą tę creepypastę. SCP to nie creepypasta. SCP to uniwersum pisarskie, a poszczególne raporty mogą być creepypastami, ale nie są z nimi z zasady. SCP-001 nie jest pierwszym SCP, nie zapoczątkował uniwersum, tylko fikcyjną organizację wewnątrz uniwersum. A SCP-001 When Day Breaks na przykład niszczy cały świat, a nie go tworzy, więc to też nie jest nawet tak, że to się trzyma wszystko tej zasady. Który z nich jest prawdziwy? Otóż ten prawdziwy. Nosi nazwę Fundator. Kompletnie zjechałeś i spłuciłeś temat SCP-001. Nie wiemy, jaki SCP-001 jest tym prawdziwym, a to co opisujesz to nawet nie jest SCP-001, tylko SCP-PL-001, napisany przez polskiego użytkownika, który powstał 6 lat po powstaniu SCP-Wiki. W tych wszystkich filmach znów robisz to, co robiłeś 3 lata temu. Opisujesz to, co widzisz, tylko że tu po prostu sięgasz po bardziej skomplikowane źródła, ale ignorujesz ich kontekst, nie czytasz nic o nich i zostawiasz widzów okłamanych, a usunięcie filmów nie naprawi tego w żaden sposób. Dla błędów nie ma usprawiedliwienia. Można tylko uniknąć następnych. Podsumowanie. Błędy merytoryczne szkodzą innym twórcom i ukłamujesz tym samym widzów. Materiał o magicznym świecie Ani posiadał kluczowe błędy, materiał o Krainie Grzybów tak samo, seria o Siren Headzie ma sporo błędów i niedopowiedzeń, a seria o SCP także nie przekazuje prawdziwych informacji. Szkodzisz twórcom, którzy rzeczywiście zagłębili się w temat i omówili go dokładnie. Ilość, a nie jakość. Szkodzi twojemu wizerunkowi, a niskiej jakości filmy przeczą stwierdzeniu, że nie robisz tego dla pieniędzy. Mimo upomnień od Shopa i Damiana o poprawę i o to, żebyś spędzał więcej czasu nad filmami i poprawiał tak proste błędy, jak źle wypowiedziane słowo, nadal wstawiasz je codziennie i nadal popełniasz masę błędów, których można by łatwo uniknąć. Brak poprawy.
szkodzi samym twoim widzom, którzy nie zostaną na długo, kiedy wyrosną z tego okresu, kiedy wszystko jest dla nich straszne. Dopracuj swój kunszt na własną rękę i myśl zanim coś opublikujesz, a gdy już to zrobisz, to pomyśl dwa razy, czy jest to odpowiedni materiał do monetyzacji, czy możesz spojrzeć samemu sobie w twarz po stworzeniu go. Powiedziałeś, że przyjmiesz każdą krytykę, więc mam nadzieję, że ta jest jak najbardziej przydatna. Natomiast zważ na to, że bezpodstawny hejt i wręcz przeciwnie, konstruktywna krytyka to coś, z czym trzeba się mierzyć na co dzień w życiu, a na tej platformie w szczególności. Więc jeśli człowiek nie jest na tyle silnym, żeby przejmować to w odpowiedni sposób, to trzeba się zastanowić, czy to jest w ogóle odpowiednie hobby dla ciebie. Nie zastąpisz sobie tym poczucia własnej wartości, a im bardziej próbujesz się zabudować jak największą ilością cegieł, tym bardziej zauważasz, że jeszcze szybciej one opadają. Pieniądze i cyferki nie są najważniejsze w życiu, szczególnie jeśli są puste. Masz potencjał, ale go marnujesz. Czasem lepiej przestać sprintować, kiedy widzisz, że ranisz się o skały. Zrobić krok w tył, przygotować się bardziej i iść do przodu, stabilnym krokiem. Możesz zastosować się do tego i pokazać ludziom, że nie mogą ci już nic zarzucić, albo trwać w tym i ryzykować, że kolejna osoba to zauważy i powie ci, że coś jest jednak nie tak. Trzymajcie się ciepło, ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś. A, zobaczyłem, że zrobiłeś film o mojej ulubionej serii na całym świecie, Marble Hornets, o której planowałem coś nagrać w przyszłości i widziałem w niej podobne błędy do tych, które wymieniłem w tym materiale. Jeśli spierdolisz te filmy, to ci tego nie wybaczę.